and gentlemen, szanowni państwo, I have been asked by organizers to talk in Polish, także będę mówił po polsku. Na początek, w największym skrócie, chciałem państwu przedstawić rodzaj diariusza. Wiosną 2014 roku rozpoczęliśmy pierwsze rozmowy i pierwsze spotkania w gronie stosunkowo wąskim, na początku w Instytucie Badań Literackich PANU, na Uniwersytecie Warszawskim, ale też w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. Udało nam się w stosunkowo krótkim czasie, latem roku 2014, w trudnym okresie wakacyjnym doprowadzić do zawarcia porozumienia pomiędzy 13 instytucjami założycielskimi konsorcjum. Wkrótce dołączyły do nas jeszcze kolejne instytucje. I po niemal rocznej przerwie, ale która związana była z bardzo naszą aktywną działalnością w celu właśnie integracji całego konsorcjum, udało nam się doprowadzić do tego, że poprzednia już obecna Rada Ministrów wyraziła zgodę na przyłączenie konsorcjum do europejskiej struktury DARIA-E. I wreszcie, o czym już była tutaj na tej sali mowa, dnia 6 listopada miał miejsce ten ważny moment, kiedy w wyniku jednomyślnego głosowania General Assembly, tego zgromadzenia ogólnego DARIA EU, zostaliśmy przyjęci do DARIA ERIC i w ten sposób Polska stała się członkiem najważniejszego międzynarodowego europejskiego porozumienia w obszarze humanistyki cyfrowej. Proszę państwa, obecnie nasze konsorcjum liczy 18 instytucji, z czego 10 są to, można powiedzieć, największe polskie uczelnie krajowe, 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk i do tego jeszcze Biblioteka Narodowa. Uważamy, że jesteśmy w tej chwili największym w Polsce konsorcjum humanistycznym i zarazem jesteśmy jednym z największych konsorcjów, które wchodzą w skład DARIA-ERIC obok konsorcjum niemieckiego. Dlatego spotykając się na kilku już naszych posiedzeniach Rady, doszliśmy wspólnie do wniosku, że my nie doświadczamy, nie stwierdzamy tego, o czym od kilku lat się w Polsce mówi, rzekomego kryzysu humanistyki. Humaniści cyfrowi tego kryzysu nie odczuwają. Owszem, odczuwamy pewien kryzys związany z finansowaniem humanistyki, ale to nie jest problem tylko polski, to jest problem ogólnoeuropejski. I z tym zamierza między innymi zmierzyć się właśnie z tym problemem. Jest to jeden z celów powstania DARIA-PL, jak i rozumiem DARIA-EU. To są nasze podstawy działania. W tej chwili funkcjonuje już nasza podstawowa strona internetowa konsorcjum. Na koniec państwu muszę wydam do niej odsyłać. Tam są te nasze dwa podstawowe dokumenty zamieszczone. Jakim jest umowa podpisana przez dyrektorów czy też rektorów poszczególnych instytucji członkowskich, jak i regulamin, który żeśmy ustalili w toku kolejnych naszych posiedzeń naszego konsorcjum. I w zasadzie wszystkie zawarte tam elementy stanowią właśnie o tych naszych podstawach funkcjonowania całego konsorcjum. W największym skrócie, tak jak przed chwilą mieliśmy okazję widzieć, w jaki sposób wygląda ta struktura na poziomie europejskim, nasza polska struktura jest może nieco prostsza. Tym naczelnym organem jest Rada Konsorcjum złożona bądź to bezpośrednio z kierowników instytucji członkowskich, a zatem rektorów bądź dyrektorów poszczególnych instytucji, ale najczęściej to są jednak przedstawiciele przez nich wskazani, wyłonieni. Mamy przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Rady.
niestety dzisiaj nieobecnego, w ostatnim momencie musiał odwołać swój przyjazd pan doktor inżynier Cezary Mazurek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Ponadto mamy dwóch przedstawicieli w galerii ERI, czyli narodowego reprezentanta z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ci narodowi reprezentanci z poszczególnych krajów. To są przedstawiciele instytucji, które stanowią, które są podstawą dla funkcjonowania nauki w konkretnym kraju i to nie konkretnie, nie zawsze są tylko ministerstwa, różnie jest to zorganizowane w poszczególnych krajach Europy i poza tym mamy narodowego koordynatora, którym jest siedzący tu w trzecim rzędzie Jakub Szprot z naszego Uniwersytetu i zarazem z ICM-u reprezentujący ten drugie ramię Daria związane z infrastrukturą badawczą. Ponadto powstał zespół na Uniwersytecie Warszawskim, który jest koordynatorem całego konsorcjum, zajmujący się właśnie bieżącą obsługą, koordynacją. To jest rodzaj takiego biura, możemy sobie powiedzieć. I to większość tych osób siedzi właśnie tutaj po lewej stronie w trzecim rzędzie. Pan Dominik Purchała jako przewodniczący, pani Beata Bereża, te osoby, które w jakiś sposób się kontaktowały z konsorcjum, to najczęściej mają z nią do czynienia oraz czwórka członków. No, tych prac mamy coraz więcej, przybywa w miarę nie tylko jak konsorcjum się powiększa, ale również jak powstają związane z nim podstawowa forma działania, jaką są grupy robocze. Myśmy o tych grupach roboczych już przed chwilą nieco słyszeli. Na poziomie europejskim jest to właśnie też podstawa działania i możliwości naszych włączenia się struktury Daria ERIC. Skład tych naszych grup roboczych na poziomie polskim, na poziomie polskiego konsorcjum Daria.pl mogą wchodzić nie tylko przedstawiciele instytucjonalni konsorcjum, ale również i osoby zewnętrzne, inne, znaczy nawet inne instytucje, ich reprezentanci. Założenia te grupy robocze mają realizować określone w planie działania projekty z zakresu infrastruktury dla humanistyki cyfrowej. I są one też zarazem tą główną platformą współpracy ze strukturami Daria ERIC. Proszę Państwa, tym schematem bloku staramy się wyjaśnić no, po pierwsze strukturę działania naszego konsorcjum, jak i zarazem czym w naszym rozumieniu mają być te grupy robocze. Mamy tu takie trzy poziomy. Górny poziom określiliśmy nazwą obszary kompetencji. Te obszary kompetencji są trochę inne niż zostały swego czasu wyrażone na poziomie europejskim, zwłaszcza konsorcjum niemieckim, ale one nie muszą być przecież identyczne. No i te nazwaliśmy je, wyróżniliśmy takich poziomów 5, określając mianem najogólniejszym technologię, słowo, obraz 2D, przedmiot 3D, to są równe narzędzia używane, wreszcie dźwięk. Można sobie wyobrazić jeszcze jakieś inne obszary kompetencji, one są to tylko przykładowo. No i w centrum znajdują na tym drugim poziomie ten podstawowy, najważniejszy sposób naszego działania, czyli właśnie te grupy robocze i tak jak żeśmy to zapisali, nie mogą być one odwzorowaniem wprost obszarów kompetencji, muszą je w jakiś sposób łączyć, czyli innymi słowy zakładamy interdyscyplinarność, też multidyscyplinarność tych grup roboczych. No i oczywistym sprawą jest, że muszą mieć określone, zdefiniowane cele. Co istotne i co bardzo podkreślamy, że mają dbać o kontynuację projektów, no, które niedawno się zakończyły, które są realizowane. Projekty są nasze z reguły krótkotrwałe. Chodzi o to, żeby stworzyć jakąś platformę, jakiś sposób, aby móc je kontynuować. No i wreszcie to, co już też wspominałem, że niekoniecznie w skład grup roboczych muszą wchodzić tylko instytucje wchodzące w skład konsorcjum. Docelowo chcemy w ten sposób przyjmować kolejne instytucje w skład konsorcjum po tym, jak poznamy się w ramach działania w grupach roboczych.
No i teraz na tym najniższym poziomie jest to, co większość Państwa na sali interesuje, czyli konkretne projekty. Zakładamy, że jedna grupa robocza może prowadzić jeden, raczej kilka projektów, ale jednocześnie grupy robocze mogą się w jakiś sposób łączyć i prowadzić jeden wspólny, duży projekt. Tak mniej więcej my definiujemy. W różnych krajach wchodzący skład DARI, EU, DARI, ERIC, no to wygląda różnie, trochę inaczej, także mamy prawo oczywiście też rozumieć to i działać swoimi metodami. Tu macie Państwo no, takie przykłady grup roboczych. Dwie pierwsze żeśmy już powołali na naszym ostatnim posiedzeniu. To jest filologia cyfrowa, metody i narzędzia lingwistyczne, analizy tekstu. Nad tą trzecią w tej chwili pracujemy. Organizujemy spotkania, nosi ona nazwę digitalizacja, wizualizacja i cyfrowe udostępnienie zabytków, która ma łączyć różne dziedziny, archeologię, na przykład konserwatorstwo, konserwację zabytków. To jest zresztą grupa robocza, o której myślimy tu z obecnym kolegą z Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, żeby wejść z taką propozycją takiej grupy roboczej do DARI ERIC. Proszę Państwa, no, główne korzyści dla humanistyki, tutaj powtarzamy w jakiejś mierze to, co żeśmy już słyszeli z ust pana dyrektora Mertensa, to jest, są oczywiście przede wszystkim te nowe możliwości wymiany wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk, polepszenie dostępu do najróżniejszych danych i narzędzi i usług cyfrowych, te możliwości. To już też doskonale widzieliśmy powiększenia, rozszerzenia współpracy międzynarodowej, europejskiej zwłaszcza. No i to, że nasze badania krajowe będą mogły dzięki temu, że jako InKind Contribution wejdą do struktury europejskiej, będziemy mogli się nimi pochwalić. No i wreszcie liczymy na to, że będziemy mogli dłużej utrzymywać efekty tych naszych projektów z zakresu humanistyki cyfrowej, również po ich formalnym zakończeniu, przynajmniej po zakończeniu ich finansowania. To są jakby w najkrótszym dwóch zdaniach te nasze podstawowe cele strategiczne, jakby oczywiste, czyli stworzenie nowych koncepcji, narzędzi badawczych, edukacyjnych, które pozwolą wykorzystywać efektywnie te wielkie ilości informacji i danych, jakie gromadzi humanistyka. To jest cel taki długofalowy, długoplanowy tego drugiego etapu, o którym żeśmy tu słyszeli też jako dla DARI ERIC. No i oczywiście bardziej efektywne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury i narzędzi. Wreszcie cała grupa celów szczegółowych, które znajdziecie Państwo również na tej naszej stronie internetowej, a zatem promocja i polskiej, i europejskiej współpracy naukowej w dziedzinie humanistyki cyfrowej, opracowanie i realizacja wspólnych projektów z tego zakresu, też przede wszystkim projektów infrastrukturalnych i różnorodnych narzędzi do badań z zakresu humanistyki i tworzenie możliwości wymiany doświadczeń pracy nad teorią humanistyki cyfrowej i wzmocnienie współpracy zarówno pomiędzy członkami konsorcjum, jak i no, innymi instytucjami w Polsce, które już w naszym konsorcjum nie są. Wreszcie współpraca właśnie z tymi zewnętrznymi instytucjami, doradztwo merytoryczne innym instytucjom naukowym, które chciałyby realizować wspólne projekty z zakresu humanistyki cyfrowej. To bardzo istotny teraz ten punkt, to jest zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat realizowanych w Polsce projektów z obszarów humanistyki. To jest to, czym się w tej chwili na dużą skalę zajmujemy. No, a także narzędzi dostępnych i wykorzystywanych w polskich instytucjach naukowych. Do tego dochodzą te narzędzia, które są już dostępne na platformie DARI ERIC. No i wreszcie wszelkie zasady upowszechniania, popularyzacji metod i narzędzi cyfrowych.
Mogę powiedzieć, że już dostrzegamy pierwsze bardzo wyraźne efekty naszych działań na poziomie poszczególnych instytucji członkowskich, zresztą nie tylko. Powstaje w niektórych instytucjach, już powstały, w innych są tworzone centra humanistyki cyfrowej. No właśnie, lada moment otwieramy na naszym Uniwersytecie Warszawskim Laboratorium Cyfrowej Humanistyki LACH. Tutaj też siedzą w tym trzecim rzędzie sześć osób, łącznie z panią dyrektor, które reprezentują ten nasze przedsięwzięcie. Bardzo istotna jest właśnie ta inwentaryzacja infrastruktury badawczej w zakresie humanistyki, realizowanych i zakończonych projektów z zakresu humanistyki cyfrowej. To w kilku uczelniach, w kilku jednostkach badawczych. Ja powiem tak, że w instytutach panowskich, które z reguły są nieco mniejsze, nie ma takiego problemu jak w takich jednostkach, jak uczelnie, które skupiają bardzo różne wydziały humanistyki. No i często nie wiemy, co tam parę ścian dalej nasi koledzy robią w tym zakresie. I to jest jeden właśnie z naszych najistotniejszych celów, to jakby w tej chwili zarejestrowanie tych najistotniejszych projektów, zarówno realizowanych, jak i zakończonych. Proszę Państwa, no chciałbym, kończąc już to wystąpienie, zaprosić Państwa serdecznie do odwiedzenia naszej strony, a także w razie jakichś pytań, poza tymi, które dzisiaj ewentualnie usłyszymy, to zapraszamy też do korespondowania z nami pod adresem, który tutaj Państwo znajdziecie. Dziękuję bardzo za uwagę.